Tak, to jest border świata z najstarszych wersji Minecrafta, kiedy ja jeszcze nie znałem alfabetu. Ale wróćmy do obecnych czasów. To jest border świata w wersji 1.19, a to ja myślący, że dam radę tam dojść. Więc pewnie zapytacie, jaki związek ma to z Panda SMP? Taki, że na pandach border świata jest na zaledwie 20-tysięcznej klatce, ale zapytacie się pewnie, jakie to osiągnięcie, skoro możesz sobie polecić elytrą. No właśnie, więc postanowiłem zrobić to bez używania elytry. Będąc w bazie, byłem już na 10-tysięcznych kordach, więc miałem do przejścia tylko 10 tysięcy kratek i od razu wziąłem się do roboty. Gdy byłem na mniej więcej 11-tysięcznej kratce, wróciłem do bazy, aby pójść z Munglistem do Enderu, a potem do Endu. I dla Munglistego skończyło się to tak. Bez niczego. A ty no to możesz iść do Endu, bo ja tutaj z nim sobie siedzę. Aktualnie jem. I kulturalnie gadam, no, ale nie zawodowo się, bo będę tu się zabić. Dobra, to jak opisuję jeszcze raz. Nie, no i za to. Po prostu mam. Dam ci moje wszystkie bloki, masz. Nie, ja chcę tylko śmierci Krateka. A ty głupi chcesz mojej śmierci? Nie, twojej nie chcę, wręcz nie chcę. To czemu ty chcesz mnie zabić? Tak jak słyszeliście, Munglisty był bardzo zagrożony, a ja nie mogłem nic zrobić, bo oboje byśmy zginęli. Lecz na szczęście Munglisty został wypuszczony. I ta sytuacja dała mi do myślenia, że jestem jednym z słabszych graczy na serwerze, więc przyszła pora to zmienić, ale to w następnym filmie. Ja widzę, to jest jakiś żart. 20-tysięczna kratka. O tutaj, w tym miejscu. A gdzie jest border? No nie ma. Zostałem oficjalnie oszukany. Nie będę szedł dalej, bo pewnie border jest na 30-miliardowej czy tam milionowej kratce. No więc to by było na tyle. Elo.